Metro na Karolin. Pierwsze utrudnienia. Ale czy na pewno musi być tylko i wyłącznie w Warszawie? Może w Krakowie? 100 nowych SIP-ów tramwajowych. A także SKM, S4, S40, S3, S2, S1 z nową trasą. Do Lublina z Warszawy. Szybciej, o prawie 20 minut. Czy strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku? O tym nie tylko w niedzielę, 12 marca. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym, wyjazdowe, bo znowu nie udało mi się dojechać do domu, ale to nie zmienia faktu, że zaczynamy od tego, co jest najważniejsze w dzisiejszym moim subiektywnym przeglądzie newsów z Warszawy. A mianowicie najważniejsze, czyli awarie wind na stacjach metra. I zanim dojedziemy do metra w Krakowie, tutaj może powstanie, a może nie, to zobaczmy, jak tam w Warszawie windy. Brudno, Bemowo, Ratusz Rasseno, plac Wilsona, Młociny, dworzec Wileński, dwie windy na rondo ONZ, Młociny, to stacje metra, gdzie nie działają windy poszczególne, a na rondzie ONZ aż dwie. Natomiast metro na Karolin się buduje, w związku z tym będzie węższa Połuczyńska już od najbliższego wtorku. Będzie zwężenie środkowych dwóch pasów w każdym kierunku, czyli będą pozostawione dwa pasy w każdym kierunku, ale jeden znika, ten po lewej stronie, czyli ten bliżej środka w każdym kierunku. Wjazd w ulicę, która jest bezpośrednio obok tej stacji, jest pozostawiony i jest to realizowane w ramach tego, że tam musi być przebudowana kanalizacja, dlatego jest aktualnie robione to zwężenie. Natomiast z innych ciekawostek mogę powiedzieć, że jakiś czas temu było przejście tunelem metra od stacji C9 Śląska Daszyńskiego do stacji A13 Centrum. I odpowiadając na Wasze liczne pytania i komentarze na temat tego, że nie dało się właściwie dostać tej wejściówki, to dało się, bo parę osób faktycznie było, 25 łącznie osób było na wycieczce, a w trakcie bezpośredniej możliwości zakupu tego biletu, który był za darmo, za 0 zł, weszło na naszą stronę ponad 700 osób. Nic dziwnego, że każda z tych 700 osób nie mogła wziąć każdego biletu. Jeżeli było tylko 25 miejsc, czyli średnio było 28 osób na 1 sekundę, wszystkie bilety rozeszły się w 23 sekundy. Ale może przejdźmy do rzeczy, co faktycznie tam było. Było przejście tunelem metra i łącznikiem metra M1 i M2. Tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o zdjęcie, możecie zobaczyć tutaj bezpośrednio ekipa. No i zobaczyliśmy nie tylko tunel, ale zobaczyliśmy również, lampka mi padła, natomiast zobaczyliśmy również pozostałe elementy, takie jak właśnie w tym miejscu część techniczna od ronda Daszyńskiego, na stacji ronda Daszyńskiego, ostatni pociąg. No i bezpośrednio wejście tunelem, przejście. Czy coś z tunelu mogę pokazać? Już patrzymy sobie. Mamy przykład zdjęcie grupowe na stacji, na wentylatorze niebezpośrednio, gdzie odjeżdża tunel w kierunku dalej stacji Świętokrzyska, a tutaj w kierunku stacji Metra Centrum. Tak, taki łącznik mamy w metrze warszawskim. No i jeszcze parę zdjęć bezpośrednio tunelu, jak wygląda. Szmadzo, tak tutaj wygląda, on jest na zakręcie też bezpośrednio tym, który właśnie jedzie do stacji Centrum. Tu jest łącznik na rozjazdy za stacją rondo ONZ. No i tu jest bezpośrednio właśnie ten rozjazd, a tu są już rozjazdy na stacji Metra Centrum. Więc trochę tego jest. Więcej zobaczycie najprawdopodobniej już niedługo w specjalnym materiale na moim kanale i na innych socjalach koła miłośników metra, ale zanim to porozmawiajmy o metrze w Krakowie. Wiem, głosowaliście i w Krakowie się niedługo pojawi, ale o tym powiem później, natomiast to nie zmienia faktu, że metro w Krakowie to jest odwieczny temat medialny, który pojawia się i wraca jak bumerang non-stop. Tym razem transport publiczny wrócił do tego tematu i jest pytanie metro czy premetro. Premetro to jest tramwaj, który jedzie w tunelu. Metro to jest duży pociąg, to jest pociąg po prostu, który jeździ pod ziemią. Przynajmniej takie, jeżeli chodzi o standardy warszawskie, z polskie. Tak mniej więcej to wygląda. Natomiast czemu mamy te dwie opcje? Aktualnie
Chodzi głównie o to, że średnica tunelu jest większa przy oczywiście pociągu metra, bo pociąg jest większy niż tramwaj. Natomiast, co warto podkreślić, to jest to, iż to, czy będzie ta, czy to, czyli jedna z tych dwóch opcji, będą wymyślić dopiero za 2 lata. Bo aktualnie jest realizowane projektowanie tunelu, który będzie realizowany w Krakowie i jedno z tych dwóch na pewno powstanie za ileś lat. Tutaj przypominają nam włodarze Krakowa, że faktycznie brakuje pieniędzy i przydałyby się pieniądze z KPO. Natomiast to nie zmienia faktu, że kiedy dopiero czemu się dowiemy, bo przez ten czas, przez najbliższe 2 lata będzie robione studium, ile osób faktycznie korzystałoby z tego środka komunikacyjnego. Jeżeli będzie mało lub aktualnie tak jak pokazuje, będzie to premetro, bo wtedy Kraków stwierdzi, że po prostu nie ma potrzeby i zapotrzebowania na metro. Jeżeli będzie duże zapotrzebowanie i duże potoki pasażerów, wtedy powstanie tam metro. I oczywiście chyba nie muszę mówić, kiedy jest ten team. Wiadomo, że metro jest lepsze. A to, że Warszawa jest monopolistą, wynika z różnych części, ale nie będę ukrywać, że byłoby lepiej, gdyby nie tylko Warszawa miała metro, bo wtedy byłaby jakaś konkurencja, a tak wiadomo, kto ma najbardziej punktualne metro w Polsce. Warszawa. Kto ma najczyściejsze metro w Polsce? Warszawa. Kto ma najwięcej kilometrów metra w Polsce? Warszawa. No, jak widzicie, nie mam zbytnio konkurencji. Oczywiście wiadomo, że jak Kraków się pojawi, to nie będzie konkurencją, ale zawsze lepiej mieć jakąkolwiek, żeby nie było, że w rankingu jest tylko łącznie jedna linia, jeden system metra. Dobrze, tramwaje. Ponad 100 takich wyświetlaczy będzie możliwe, w ramach opcji oczywiście. Do 100 dobijemy, natomiast chodzi o to, że takich wyświetlaczy brakuje w różnych miejscach. I tak jak tutaj właśnie ten wyświetlacz wygląda, one będą tak wyglądać, dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli przewidywanie ze sieci bezpośrednio wszystkie informacje, za ile przyjedzie tramwaj, jaki niskopodłogowy, jaka linia. Natomiast to jest chyba najważniejsze, to jest to, że one się pojawią w końcu na prawie wszystkich przystankach, między innymi, bo jest dokładna lista na transporcie publicznym, które przystanki będą realizowane i w zamówieniu podstawowym w końcu przystanek Średnia Witów będzie mieć tablicę SIP-u. Nie będzie tak, że przy najbardziej obleganym przystanku tramwajowym, jednym z bardziej, dla osób z zewnątrz, które przyjeżdżają do Galerii Północnej, nie ma wyświetlacza. Będzie, w końcu, jedyny przystanek na Białęce, który nie ma wyświetlacza, będzie go mieć. I chwała Wam za to. Nie mówię o odcinku na żaden wschodni, bo tam nie pamiętam, czy wszystkie wyświetlacze są, ale chodzi mi o ten do Winnicy, bo tam wszystkie przystanki, włącznie z tymi przystankami tramwajowymi na Winnicy, mają wyświetlacze, a tutaj nie ma, no bo przystanek powstał później, w ramach innego projektu przez Galerię zrealizowany. Natomiast to nie zmienia faktu, że te wyświetlacze się będą pojawiać faktycznie, no i aktualnie będziemy czekać, zobaczymy, kiedy się to pojawi. Będzie to realizowane przez, jak dobrze pamiętam, 15 miesięcy od zawarcia umowy. Wartość zamówienia to 7,9 milionów złotych netto. No i termin składania cały czas można jeszcze składać do 12 kwietnia. I najważniejsze, że nie tylko mamy takie wyświetlacze, również jest e-papier. I o e-papierze zrobiłem film. I on czeka od 2 lat na zmontowanie, więc może w końcu się za to zabiorę i Wam pokażę, bo faktycznie Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które zastosowało e-papier w formie rozkładu jazdy. I powiem Wam, że to jest przyszłość. Tak powinno być i coraz powinno być tego więcej na różnych przystankach tramwajowych, ale tymczasem przejdźmy jeszcze do wyświetlaczy, które są też w tramwajach, ale w jazzach. W jazzach, jak dobrze wiemy, czyli w takich tramwajach, nie działają te wyświetlacze i wyświetlacze wyglądają w ten sposób, w formie analogowej. Jest to związane z tym, że firma Nowo Media zrobiła niedziałające wyświetlacze i później upadła, jej nie ma i tak dalej. No, dużo tego gadania. Natomiast Sims będzie nowym wyświetlaczem, który będzie w ramach oczywiście gwarancji, udało się to od PESY zrealizować i w ten sposób to będzie wymienione. Co nie zmienia faktu, że to będzie robione w ramach naprawy głównej jazzu, więc no, to się tak połączy jedno w całość. Monitoring będzie wymieniony, ogólnie dużo będzie wymienionych w związku z tym, natomiast najważniejsze jest to, że Sims się bardzo cieszy z tego, że będzie realizować. Tu mamy takie informacje. Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasza firma Sims podpisała umowę na wymianę systemów Nomo Media w 80 tramwajach typu jazz w Warszawie. Dziękujemy tramwajom warszawskim za zaufanie i możliwość realizacji na tak innowacyjny projekt. No i tam jeszcze oczywiście później mówię, że będzie system tramwaju warszawski zaprojektowany, cuda, nie widzę i tak dalej. Ja się cieszę, że będzie w końcu to działać i reklamy będą mogły się wyświetlać, bo na przykład brakuje mimo wszystko, że te wyświetlacze cały czas pokazują tylko logo tramwaju warszawskich, a nie jakieś reklamy. Czy informacje o mieście? Przydałoby się. Tak samo, żeby tych Hyundai nie zhamowały tak. Ja tak tego nie mogę zrobić, bo jestem na fotelu, który nie ma niestety wszystkich nóg, ale to nie zmienia faktu,
że hamowanie w Hyundaiach jest no właśnie takie. Żeby to się skończyło i nie było aż tak gwałtownie, została zrealizowana aktualizacja i aktualnie są doszkoleni motorniczowie. No i będziemy czekać, aż to się zmieni. I miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach już wszystko będzie jeździć lepiej. Tam dokładnie szczegółów to Wam nie będę mówić, ale chodzi o to, żeby byłoby zachowane bezpieczeństwo, a ponieważ Hyundai zrobił zbyt bezpieczne, no to te hamowanie było takie nagłe. Faktycznie odczuwaliśmy ten pierwszy element hamowania, a teraz będziemy mieli to jakoś tak łatwiej. Miejmy nadzieję. No jak widać, aktualizacje może coś potrafią naprawić, a nie tylko zepsuć, jak wyglądało się. Ale to nie zmienia faktu, że w Orzechowie Mazowieckim będzie nowy, znaczy już jest nowy elektryczno-szkolny bus, czyli żeby zawozić dzieci i było wszystko ekologiczne. Takie coś się pojawiło, taki jeden, kolejny, w ramach tam dofinansowania na tę linię, natomiast dalej SKM-ki. O SKM-ki powiem szybko i na temat. SKM-ki teraz będą jeździć do Piaseczna. Dziękuję bardzo. Nie, no dobrze, po kolei. Wszystkie linie omówię Wam, bo jest ich mało. No, 5. No, nawet trochę więcej, ale najważniejsze jest to, że linia S1 będzie jeździć teraz w relacji od Płock, no i to by się spodziewał, Warszawa do Jozolińskie, to jest główna relacja, nie, to jest skrócone. Tak samo będzie od Płock-Pruszków, no i w dniach 16-18 marca z powodu prac starowych przy Warszawie pociągi pomiędzy Warszawa Wschodnia, Warszawa Falenice będą jeździć wahadłowo, w sensie będzie jeden pociąg jeździć wahadłowo, a większy pociąg będzie kończyć na wschodniej. Następnie, i będzie jeszcze S10, który będzie jechać tylko do wschodniej. Następnie linia S2 będzie jechać teraz z Sulejówka, ale tylko do Alei Jozolimskich. Nie będzie nigdzie dalej jechać. Do Alei Jozolimskich pomiędzy Warszawą Zachodnią a Alejami Jozolimskimi pociągi będą jeździć wahadłowo. Następnie linia S3 wróci na lotnisko Chopina, będzie jechać dalej z Radzymina przez Wieliszew regionowo. I dalej pojedzie dalej przez Warszawę Gdańską do lotniska Chopina, czyli będzie jechać właśnie tym nowym obiektem, o którym film był wczoraj dla Was. Ten, który właśnie został oddany do użytku. Następnie linia S4 i S40 będą jechać z Piaseczna bezpośrednio właśnie przez Warszawa Aleje Jozolimskie. No i w zależności od tego, jaka linia S40 przez Warszawę Zachodnią, przez nowy obiekt oczywiście, do Warszawy Głównej, a S4 dalej przez linię obwodową, czyli Warszawa Zachodnia, potem 9, Warszawa Gdańska, Legionowo i dalej do Wieliszewa. Tak będą jeździć pociągi od najbliższej niedzieli, czyli od dziś, w dużym skrócie. Następnie przypominam, że SKM-ka chce dołączyć do programu Zielona Kolej, ponieważ jak stwierdziła, już teraz 100% naszych pojazdów jest zasilanych energią elektryczną. No kto by się spodziewał. Ale nie, szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, że nie mają faktycznie żadnej lokomotywy technicznej, żeby po prostu sobie manewrować tam wszędzie. Chyba, że one się nie liczą do tych rankingów. Natomiast pociągi przez Legionowo szybciej. Warszawa kierunek Nasielsk możliwe, że będzie jeździć trochę szybciej. Na razie są konsultacje społeczne z mieszkańcami na tej relacji tych dwóch nowych tras. Korytarz, który to powstanie, zobaczymy. A na razie z mieszkańcami będzie PKP rozmawiać. Ale czy Wam ten pociąg przy oknie się podoba? Nie, ale dlaczego? Tak to mniej więcej pewnie będzie wyglądać przez najbliższe miesiące. Następnie przypominam Wam, że od 12 marca będzie krótszy przejazd pomiędzy Lublinem a Warszawą. Dokładnie o 17 minut. Prawie 20 minut. Zawsze coś dzięki tam poprawie urządzeń, sterowania ruchem, dofinansowanych z Unii Europejskiej. Pociągi teraz będą mogły jeździć na tej relacji nawet 160 km na godzinę. Oczywiście, jeżeli nie będzie opóźnień i innych problemów. Następnie informacje na temat Brywinowa. PKP SA wyremontuje dworzec wyspowy w tym miejscu. Jest realizowane w formule projektu i buduj, czyli jednocześnie jest sprojektowane i później zbudowane. Całość jest realizowana przez dosyć długi okres czasu, bo 34 tygodnie będzie na projektowanie, 78 tygodni na realizację. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Natomiast w metrze buduje się coś jeszcze, a konkretnie windy na stacji metra Palomogotowskiej. Rozpoczyna się już faktycznie budowa. O tym niedługo będzie film na kanale z Zapraszamy do Metra. Zobaczymy, czy w tym miesiącu, czy w kolejnym. Nie zwalniając tempa, ZDM nas informuje, że wiadukt na Marywińskiej zakończył już z etapem konstrukcyjnym. Tak aktualnie on wygląda. Przypominam, że on się zawalił, w sensie przesunął i się później został wyburzony całkowicie. Miał być tutaj wprowadzony ruch wahadłowy podczas użytkowania, żeby nie było wstrzymania ruchu tutaj samochodowego. Nie udało się to.
jest aktualnie objazd dla pieszych i rowerzystów, a samochody muszą jeździć zupełnie na okrągło. Niedługo może będzie wrócić tutaj ruch, a tak to aktualnie wygląda i niedługo to się pojawia z odcinkiem. Następnie przypominam Wam, że ZDM sprawdza, czy są dziury w drodze, choć może czasami tego nie widać, ale dzięki nowemu sposobowi, czyli samochodom, które skanują same, dzięki nowemu systemowi Street Hive, będą to nawet sprawdzać w kiepskich warunkach, z różną prędkością samochodu i najważniejsze, nawet nocą. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Ale tutaj przypominają nam, że 10 razy więcej jest wychwyconych awarii dzięki takiemu systemowi. Przypominam Wam również, że nielegalne reklamy cały czas są w Warszawie i są systematycznie usuwane. W lutym to było 138 ulic kontrolowanych, 878 nośników usuniętych z nielegalnymi reklamami i 31 nieprzepisowych właśnie tych zostało usuniętych. Jeszcze raz, 87 nośników zostało skontrolowanych i 31 było nielegalnych reklam usuniętych. Tak to mniej więcej wygląda. Przypominam Wam, że również trwają prace przy uchwale krajobrazowej, żeby to wyglądało lepiej, żeby nie było tego, że nielegalne reklamy są aż tak częste i jest ich aż tak dużo. Rozmawiałem z rzecznikiem prasowym ZDM-u i faktycznie mnie poinformował, że to jest nagminne i tutaj liczba właściwie kontroli się nie zmienia i nielegalnych reklam, bo po prostu ludzie często nie wiedzą, że czegoś nie mogą zrobić. A jeżeli byłaby uchwała krajobrazowa, by to było wszystko usystematyzowane i na to bardzo szczerze powiedzieć Wam, że czekam, żeby to w końcu przeszło, a nie zniknęło i zostało przecięte przez wojewodę jak ostatnio. Tak wyglądają usunięcia. Jak widzicie, kiedy jeszcze była ta reklama, była zima, a kiedy ZDM to usunął, to nie ma zimy, jest zielono, więc o wiele lepiej. Następnie tutaj widzimy takie, proszę bardzo, o, no chciałoby się postawić swój własny płotek, nie z ZDM-em. Jak widać, ZDM walczy również o przestrzeń, no, do parkowania rowerów. Dokładnie. I skuterów. Także dobrze, że to też robią. Ostatnie trzy newsy, czyli radni zdecydowani o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do strefy płatnego parkowania w Warszawie. Tak to będzie wyglądać. Będzie jeszcze chwilę, będziemy czekać, aż faktycznie będzie ogłoszone już w Dzienniku Ustaw. Jeśli to się zrobi, to ZDM będzie miał na realizację przez parę tygodni to wytyczenie tego zaprojektowania dokładnie, jak będzie się to wszystko wyglądać i wtedy będzie tam strefa płatnego parkowania. O tym wszystkim jeszcze będę pewnie na konferencji w poniedziałek i o tym wszystkim Was jeszcze poinformuję bezpośrednio stamtąd. Więc filmu się spodziewajcie w poniedziałek najprawdopodobniej z tej konferencji. Następnie news zupełnie niezwiązany z Warszawą, chociaż czy koniecznie. Cities Skylines 2. Tak, ja grałem w Cities Skylines i powiem Wam, że ja już od dawna wiedziałem, że ta gra się w końcu pojawi. Została oficjalnie ogłoszona. Co do daty premiery nie mamy, najprawdopodobniej to będzie koniec tego roku, ale to nie zmienia faktu, że jestem bardzo z tego ciekawy, jak będzie wyglądać. Oczywiście zwiastun i pierwsza reklamówka jest tak oddychana, że możemy myśleć właściwie, że będziemy tam latać i w ogóle nie będziemy grać, tylko oczami sterować grą, co byłoby ciekawe, nie będę ukrywać. Ale na razie poczekamy, bo to wszystko, co widzieliśmy, to jest tylko i wyłącznie pokazanie, jak gra może wyglądać, ale nie mamy żadnych ujęć faktycznie z gry. I poczekamy na razie na zwiastun z ujęć z gry faktycznie, jak to może wyglądać tam, ale nie będę ukrywać, że moje emocje i ogólnie wrażenia są dosyć ciekawe. I o tym wszystkim mówię w moich odcinkach City Skylines, mniejsza z City Skylines, tutaj pojawiają się nieregularnie, ale czasami w ciągu miesiąca. Na koniec sondaże, jak zawsze, sondaże mniejsza z tym. Tutaj mam strefę miejsc, które faktycznie są opuszczone w Warszawie. Jak macie jakieś miejsca, które według Was są opuszczone w Warszawie i nie są na tej mapie, poza Wesołą, bo tam już dodałem ten szpital i bunkier, to piszcie w komentarzach. Ja będę realizować teraz w najbliższych dniach dużo filmów, znaczy realizuję po prostu jeden film, mega projekt. I muszę nagrać się jak najwięcej o miejsc opuszczonych w Warszawie i w kiepskim stanie lub takim nagalnym, jak na przykład kładka na Warszawa Gołąbki. To wszystko właśnie realizuję teraz, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście mi tam pisali, co się dzieje. Tymczasem było pytanie, gdzie ma się pojawić kolejny odcinek z Okiem Awizonosza? Stwierdziliście, bo dosyć dużo Was zagłosowało, na 1400 osób, że Kraków będzie pierwszym miastem, gdzie pojadę poza Warszawę i nagram pierwszy odcinek pozawarszawski z Okiem Awizonosza. Będę tam recenzować różne inwestycje, które mnie najbardziej zaciekawią. Między innymi na pewno, że mogę powiedzieć, że będzie kolejny film, tak jak chyba ostatni był 2 lata temu, z tego wiaduktu, właściwie mostu kolejowego, który tam powstaje na krakowskiej średnicy. I to będzie na pewno coś i pewnie jakaś inwestycja tramwajowa też się pojawi. Czy o metrze coś nagram? Tego nie wiem. Mam tylko 4 baterie w dronie i tylko z nich mogę korzystać, jak wyjeżdżę na wyjazd, więc
no, to zależy tylko i wyłącznie od Was, czy będą te odcinki później, będzie ich więcej. Ja tam nie jadę nagrać jednej inwestycji, nagrać tyle, ile mi wystarczy baterii w dronie. Takie jest moje założenie, a im więcej baterii od drona będę mieć, tym więcej będę mógł nagrać. Chyba to dosyć oczywiste, prawda? Więc zapraszam do wspierania, bo tylko i wyłącznie w ten sposób możecie zrobić było więcej filmów, a bo ja z tych pieniędzy faktycznie zakupuję nowe baterie, jak mam. Oczywiście, żeby nie było, to jest pierwszy film z okiem Amizynasza, będzie w Krakowie w tym miesiącu, później w kolejnym miesiącu będzie znowu sondaż i znowu będziecie mogli głosować na najbardziej popularne odpowiedzi i ja będę wybierać to, co mnie najbardziej interesuje. Nie będę ukrywać, że do Poznania bym chętnie pojechał, żeby zobaczyć parę tam rzeczy, ale będę się na razie stosować do tego, co wy faktycznie tutaj wygłosujecie. Dalej, pytanie do Was było, czy tramwaje warszawskie powinny skorzystać z opcji na Hyundai, żeby było ich więcej? Opowiedzieliście, że tak, powinno ich być więcej, o te 90, wtedy byśmy mieli prawie no, ponad 200 nowych tramwajów. Zamówienie podstawowe to jest na 123. Ja teraz odpowiadam na Wam, nie, tramwaje warszawskie nie skorzystają z tego, ponieważ nie miały na to pieniędzy. A pomijając to, termin składania ofert już minął dosyć dużo miesięcy temu, ale chciałem Wam o tym przypomnieć właśnie w takim filmie i spytać się, żeby na pewno nie postąpili dobrze. Wiem doskonale, że nie, ale no cóż, Hyundaiów więcej nie będzie niż to, co zostało zamówione, bo już opcji na skorzystanie z opcji nie ma, bo termin upłynął, a pieniędzy niestety nie było. Może Skody jeszcze będą w metrze więcej, ale zobaczymy. Natomiast na pewno wiemy to, co według Was powinno powstać na Gocław. Więcej linii autobusowych? Nic. Metro czy tramwaj? Tramwaj wygrał to. I bardzo dobrze. Według Was, większość z Was twierdzi, że trzecia linia metra powinna być realizowana albo jako ostatnia, albo jako przedostatnia linia metra ze wszystkich schematów piątej linii metra, w pięciu linii metra. Ja się z Wami po części zgadzam, ale o moich opiniach opowiem w specjalnym filmie, bo ja tego jeszcze nie zrealizowałem, żeby nie było, że tylko analizowałem 5 linii metra, później zrobię swoje opinie na ten temat. Ale to nie zmienia faktu, że tramwaj według mnie jest najbardziej sensowną inwestycją, ponieważ tramwaj jest właściwie już gotowy. O tym dowiecie się z filmu, który realizuję i przygotowuję od 3 tygodni na temat inwestycji tramwajów do 2050 roku, ale nie będę ukrywać, że tramwaj na Gocław jest w bardzo zaawansowanym etapie i możliwe, że niedługo dowiecie się coś więcej, pomijając mój film, to dowiecie się coś więcej o nim medialnie, bo faktycznie tam prace są dosyć mocno zaawansowane. No i on będzie podobnie realizowany datowo, jeżeli chodzi o tramwaj na Zieloną Białękę i tramwaj na Gocław. I on powstaje niezależnie od budowy metra. To jest chyba najważniejsza informacja. Czy jeszcze jakiś sondaż? Nie? To tyle sondaży. No to tak jak mówiłem właśnie, czwarta linia metra według Was jest najbardziej popularną i sensowną linią metra. Ta jest piąta linia metra, a trzecia linia metra, no, skromne 7%. Dziękuję Wam bardzo, coraz Was tutaj jest więcej, jak widać jest już Was ponad 9702 osoby. Zachęcam serdecznie do subskrybowania, w ten sposób zbliżamy się coraz bliżej do filmu i przelotu nad centralnym portem komunikacyjnym, który zrealizuje na 10 tysięcy subskrypcji. Przelecę się z prywatnym samolotem, żeby oblecieć go dookoła, a przynajmniej to miejsce, gdzie będzie planowana ta budowa. O tym wszystkim już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale, a jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Wy ten film oglądacie najprawdopodobniej jakoś w niedzielę rano, a ja go nagrywam, no, jest 20 w sobotę. Cześć!